Gotowa jest nowa droga w Podsuwalskim Płocicznie. Dziś władze powiatu i gminy Suwałki dokonały jej oficjalnego odbioru. To prawie półtora kilometrowy odcinek od miejscowego kościoła w kierunku centrum wsi. Biegnący przez miejscowość dziurawy i wyboisty asfalt zastąpiła nowa szeroka jezdnia z chodnikami, ścieżką rowerową, miejscami parkingowymi i kanalizacją deszczową. To ostatnie jest bardzo ważne. Stara droga nie miała bowiem odpowiedniego odwodnienia. Od lat powiększych deszcz na jezdni tworzyły się potężne kałuże. Mieszkańcy nie szczędzili gorzkich słów. o to, co mieszkańcy Płociczna mówili Radiu 5 10 lat temu. Są samochody, nie przejeżdżają jak szaleni, jadą, są oblewane osoby. Później do mnie przychodzą do sklepu, się skarżą, że, że to jest nasza wina, a przecież my już tyle razy pisaliśmy jakieś tam petycje i nic, i nic z tym nikt nie zrobił. Mieszkam tutaj akurat z vis, -vis tej, tej pięknej kałuży. Która jest no, notabene i po każdym deszczu, nawet małym. Bo tutaj żadnego odpływu nie ma. No, spływa z każdej strony. No, akurat najniższy teren, najniżej usytuowany. Słowa potwierdza Tadeusz Hołko, również mieszkaniec Płociczna i radny powiatowy. Jak mówi, nowa droga całkowicie zmienia wygląd miejscowości. To jest jedna z najstarszych dróg asfaltowych w naszym powiecie słowalskim, A poza tym tutaj był niesamowity problem, który został rozwiązany. Nie wiem, może pan starosta mówił. Tu w dole tam drogi ciągle zalewało jednego mieszkańca. Czy przy większych opadach deszczu, czy przy zimie, normalne jakie były, przy roztopach na wiosnę zawsze mieliśmy problemy. My mieliśmy jako gmina, jeszcze mój, jako, jako były wójt, ale również starosłów. To droga była powiatowa, a rzeczywiście jest to udogodnienie poprawie bezpieczeństwa i dla mieszkańców, i dla turystów. Teraz ta miejscowość nabrała naprawdę fajnego wyglądu, A przecież to jest miejscowość przelotowa, bo tu na Bryzgiel, na Czerwony Krzyż, na Nowinkę tędy, tutaj na Wigry, na Zatoko Słupiańsko także. Całość kosztowała około 3 milionów 300 tysięcy złotych. To właśnie instalacje deszczowe wpłynęły na koszty budowy. Niemniej, jak podkreśla Witold Kowalewski, starosta suwalski, nakłady były niezbędne. Chodziło zarówno o miejscowych, jak i przyjezdnych, bo Płociczno to oblegana latem miejscowość turystyczna, przez którą wiedzie szlak do jeziora Wigry. To bardzo nas to cieszy, że ta droga została wykonana. Były tu wielkie problemy z zalewaniem, właśnie tam dalej roztopy, zbierały się woda i miała dokąd odpłynąć. Teraz została wykonana kanalizacja deszczowa. Uporządkowane to zostało, no inwestycja kosztowna, prawie 3 miliony 300, ale warto było zainwestować. Jak była ta budowa tej drogi w okresie letnim, to było widać ile samochodów czekało, bo było kierowanie ręczne ruchem, jakie, był, jakie było natężenie, zwłaszcza w tym roku. Także tutaj no, ta droga była niezbędna. No i taki... Przede wszystkim mieszkańcom, ale i turystom również. Połowę kosztów pokrył rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, 40% to wkład gminy, a pozostałe 10% pokrył powiat. To kolejny taki mariaż gminy i powiatu. W tym roku gmina współfinansowała remont trasy suwałki Okuniowiec, Kaletnik, Wiatrołża. Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy suwałki, liczy, że taką tendencję uda się utrzymać. W przyszłym roku samorządy zamierzają wspólnie przebudować trasę brutno brud stary potasznia. Takich inwestycji na terenie gminy wykonujemy, tak jak widzimy po dwie co roku no i chciałem, żeby ta tendencja została utrzymana, nie, nie zmniejszyła się a nawet wzrostowała czyli poszła nawet w górę. Jest taka, taka szansa, bo przed chwilą czy za chwilę będziemy realizowali kolejną, no powiem wspólną inwestycję, bo my też jako gmina będziemy ją w części współfinansować, to będzie przebudowa drogi powiatowej, drogi Bród Stary, brut Nowy, Potasznia, będzie to schodnik, który będzie służył dla tamtejszej części gminy i, i oczywiście całego powiatu i wszystkich, którzy będą tą drogą oczywiście korzystali.